No siema, nie wiem czy wiesz, ale na niebiesko demerale to masz mi już 3% na wszystko, nie? Po co przepłacać, jak tu frikaska jest? No i gierki masz na PC, konsolę i nawet Nintendo. I teraz słuchaj gościu, Eneba współpracuje z Trustly, a to dostawca płatności, który łatwo płaci za pomocą konta bankowego. Płać łatwo ze swojego banku za pomocą Trustly, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z Trustly nie musisz mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak coś, to jest link w opisie. Siema, siema, jestem Rajo Gipre, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolinisty i odcinek to już jest kolejny i tym razem jest odcinek zimowy. Miałby nie być zimowego odcinka, ale okazało się, że muszę wywieźć krowy, bo muszę zrobić miejsce na moje krówki. Słuchajcie, jutro mam termin. Krówki mają właściwie termin, a nie ja. I będą się cielić. Miejsca tutaj w tym całej oborze mam tylko 30 sztuk. Wiem, że tak nie wygląda, ale wiecie, bo wybaczmy sobie, że tyle jest, nie? Tego miejsca. Co o tym idzie? Jeżeli ja dzisiaj, patrzcie na te krówki, mam tutaj tych 15, tych mam 5, to jest razy 20, co nie? I tak, one mają rozmnażanie na 90%, co oznacza, że w miesiącu styczeń, tak, druga połowa stycznia, będą już wycielone, nie? Będą 100%. I będzie ich 15 sztuk, więc muszę sprzedać 10 sztuk, tych po 1100, żeby zrobić miejsce, co nie? Na te młode. I te młode będę sobie rosły, ja będę sprzedawał i tak dalej, nie? Żeby też było co robić. Więc pojedziemy z tymi krówkami. Tu właśnie już mam dwukółkę prawie podczepioną. O, cyk, fuch. Zrobimy sobie jakieś może dwa kursy i skoczymy też sobie po ogólnie wodę. Poskoczymy sobie też wodę do szklarni, bo też się powoli kończy, jest zima, więc wiecie, trzeba troszkę tam pojeździć do tej szklarni. Kolizje są cudowne tutaj w tej siódce. Trzeba po prostu sprzedać krówki i się tym się właśnie zajmiemy. A tak, też szybko zaczynamy gadać, ale ogólnie ze mną jest czat na Twitchu. Więc siemaneczko wszystkim. Zapraszam również was na Twitcha, ci co oglądacie na YouTubie. I pamiętajcie też o tym, żeby tą łapkę i subika na kanale zostawić. Będzie mi bardzo miło, nie? Bo to też, jak mówię, cały czas motywuje bardzo do kolejnych tych działań. Dobra, jak już to mogę otworzyć? Rozłóż. A, dobra, jest, otwiera się, dobra. Pasuje. I co, wywozimy sobie te krówki, nie? Ile ich tutaj wejdzie? Sztuk. Dwie sztuki wchodzą. No i dobra. Ty! Co to było? Poczekaj, 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 poczekaj. Jak 50 miejsc? A nie 30? Coś musiałem popierdzielić w takim razie. No nic, już zamówiłem 10 krówek na sprzedaż. No trudno. To jedziemy, ale się gapią na mnie. No, to sobie tylko sprzedam dwie krówki w takim razie. No bo dzisiaj chciałem jakieś tak zrobić sobie starze krówek. Ty, to ja będę tyle mleka teraz. Ja cię chwyca, ale super. Dobra. Wyjeżdżamy sobie stąd. Jedziemy na i tak to sprzedać te krówki, mówię, bo chcę ten odcinek zrobić. Potem mam tą dwukółkę. Tyle lewarku, żeby który łapać teraz. No, jedziemy z tymi krówkami. Sprzedamy sobie na właśnie. Pies łazi. A, dalej wymyślacie info. Znaczy info, wymyślacie info. Wymyślacie info, ja mogę info wymyślać. Ale wy dalej wymyślacie imię dla pieska, pamiętajcie o tym. Dobra, pojedziemy sobie tędy. Ja też ogólnie tak za bardzo nie chcę szarżować z tymi krówkami, że tam się nie powystraszały czy coś. Ale kasa się przyda. Ponadto pamiętajcie też o tym, że kasa, którą na koncie, to nie jest cheatowane, nie. To jest mleko codziennie sprzedawane o 6 rano. I daje mi ono naprawdę dobre warunki, dobre ceny są. Bo teraz zimie mleko idzie po 4000 z hakiem, więc naprawdę super cena. No i co? Ja myślę, że chyba tylko jest z 4 krówki, a reszta nie zostanie, nie? No bo po co mi trzymać? Po co te krówki mają ten? Po co krówki mam sprawiać, skoro mam jeszcze tyle miejsca w oborze? Ja na śmierć zapomniałem, czyjcie. Ja właśnie pamiętałem, że było 30 miejsc, ale ja chyba to potem zwiększyłem ostatecznie te miejsca, dlatego że po prostu wam się lepiej grało na tej gospie, żeby się można było jakoś tam rozwijać, nie? No dobra, w takim razie nasza budowa obory kolejnej trochę się jeszcze odroczy. Ojej, ale to jest fajny klimacik, nie? Na górze tutaj. Koło kościółka, tak jak zwykle, remonty. O, pociąg jedzie. No patrzcie, jaka żywa mapa, nie? Tędy jedziemy, nie? Nic nie jedzie, wolne, pasuje. Jedziemy. Nazwij psa Tadzik może? Tadzik? Mój pies IRL się nazywa Tadzik, nie? Więc wiesz. Nie chcę, żeby mi się kojarzył jakoś, nie?
z tym miejscem farmingowym jeszcze. Tak jest z kolonistycznym, dokładnie tak. I trochę jak najbardziej działa. Dobra. Myślę, że zajedziemy. Jakieś krówki se chodzą. O! Cielaki też chłop ma nawet, zobaczcie. Bo my to ogólnie sobie sprzedajemy te krówki wszystkie. No więc co? Ty, a jakby sobie sprzedać krówki i przywieźć cielaki, na przykład? Sprzedaj. 2000. Ty, taką wymianę sobie zrobimy, zobacz. I sobie kupimy. O, tak, jeszcze byczki kupimy dwa. Nie? To dla zysku jest. A to jest na mleko? Ty, one są do dupy. Mleka nie dają. Dobra, dajemy te jednak. Panie, wymieniamy się. Mam cielaki? No i kozak. Szybka wymiana. Kasa zarobiona i jeszcze cielaki sobie ogarnąłem. Co nie przywiozłem na wymiany, nie? duże krówki, czyli jałówki sprzedałem właściwie za ten. Za dwa cielaki. No i elegancko. I zakup cielaków. Spoko pomysł, nie? Na pewno będzie. Więc wiadomo, zwracamy sobie na gospo. Pojedziemy sobie teraz chyba inną drogą. Ale powiecie co, może pojedziemy sobie przez pola. Będzie łatwiej, nie? Będzie szybciej. Rek się odda, mówisz, na pieska? O, może być też, nie? Rek się, fajnie też imię. No, więc sobie z tym pojedziemy. Ja też, jak mówię, za chwilkę będę ruszał po wodę do szklarni, bo tam się powoli kończy, więc chciałem to sobie tam gdzieś dowieźć. I nawet myślę nad tym, bo szklarnia ogólnie bardzo fajnie daje pieniądze, tylko raz na jakiś czas. I myśl nad tym, żeby sobie drugie szklarnie gdzieś nie postawić, a nawet najlepiej obok. Więc kto wie, może druga szklarnia gdzieś tam się jeszcze pojawi, bo bardzo fajna to jest cena. Za tą szklarnię i ona szybko się fajnie, szybko się zwraca, nie? Dobra, jedziemy. Jak to nasze pole? Zaraz zobaczymy. Coś tu rośnie w ogóle? Jeśli posiali tej pszenicy chyba tą ozimą. Nie no, rośnie, zobaczcie, nie ma chwastu, wszystko spoko. Fajnie. Niedługo właśnie jak będzie. Ty, jest zima, a ja otwarte mam te. Otwarte, kurde, mam drzwi. Dobra, to trudno, trochę przewieje. Po prostu ciepłość są brany chociaż, nie? Jezu. Nie jestem brany ciepło ani trochę. Siema Szymonic, witam. Dobra. Kierunkowskaz. Krujeczka. O, piesek łazi. Co tutaj piesku chcesz? Do domu wracaj. Może jakaś suczka tutaj gdzieś, wiecie, w okolicy. Szuka partnera i on tak sobie chodzi po wiosce. Wiecie, jak to jest z psami, nie? Ty! Lampki są? Ty widzisz, co ja widzę? Czyli mi się w oczach mieni. Poczekaj, aż wysiądę. Sum się od lampki na święta zaczepił, patrz to. Ale jaja. Nie ma tak, jak to da się do mapy i zapamięć o tym, nie? No patrz, lampki powiesił na święta. Jezu, zapomniałem już w ogóle o tym, tragedii. Dobra, jak tam cielaki? Wszystko w porządku? Jedziemy na chatę. Zaraz pokażę nową mamusię i mamusię mu pokażę nową po prostu. Mamusię i mamusię. XXI wiek, nie? Dobra. O, tu gdzieś chciałem czwóreczko zajechać. Rodeo nie ze z tymi krówkami będę miał. Ty, no i fajnie w takim razie. Myślałem, że będzie trochę problem z tym. Ale jak tak, to spoko. O. Powolutku. Zaraz, tak sobie cofnę. Dobra, niech się otwierają te burty. I co, i cielaki na ten. Do ładunku lecą. Więc ja już sobie tutaj ogarniam. Przenieść do hodowli. No i super. Dobra, gasimy sobie siódkę. Przeniesiemy się teraz do. Gdzie jest nasz ten? Tutaj jest, nie? Stoi MTZ-ik. No elegancko, że stoi. Pewnie, że tak. I co, ja chyba sobie jednak tutaj zamknę te bramę. Czy no, nie bramę, tylko ten. Drzwi. Slay Team, siemano. Ola, ola, ola. Siemaneczko. Jak będziesz pisać po angielsku, to nie zrozumiem za bardzo. Dobra, wsteczny. Jak mówię, załadowałem jeszcze tutaj trochę tej wody. O, i elegancko kolejna paleta ogórków. No i fajnie, jak ta paleta, jak się ta farma rozkręca, to ona bardzo dobre generuje nam te. Dużo nam generuje palet, nie? Mówię, no gdzieś tu bym jakby się udało. A tak jest podwójna, ty. To drugie takie nie postawię za bardzo. Chyba gdzieś w tym miejscu bym postawił, nie? Może troszkę pole poświęcić i postawić drugą taką tutaj obok? No, to nie było takie głupie wcale, nie? Pomyślmy o tym jeszcze. Dobra, ale to mniejsza. O to się zajmiemy tym kiedy indziej. Na razie idziemy po wodę. Ogólnie po wodę pojedziemy sobie do stawu tutaj koło naszego pola, tego nowego, koło 29, które dzierżawimy.
I tam zajmiemy się właśnie pompowaniem tej wody do środka. A, to że nie pokazywałem ogólnie, to wam pokażę szybkości. Pokażę wam takie coś, zobaczcie. Mamy tutaj ogólnie beczki z paliwem. One są chyba po 180 litrów, tu już zostało mi tylko 70, bo trochę wlałem sobie do MC-ta. I pomyślałem tak, zamiast kupować mam 0 od razu, to zrobię sobie taki powolny progres właśnie. Ale mi wyjechał skubaniec. I powolny progres będzie polegał na tym, że po prostu sobie będę na razie korzystał z tych dużych beczek, już nie z kanistrów. No i... przepraszam bardzo. Potem dopiero kupię sobie Mauzera. Patrz, pies łazi po ulicy, nie? Co on tu robi? Patrz, on spaceruje sobie, nie? W zimie. Wróci by na chatę, a nie takie rzeczy robi. No i zaraz sobie podejdziemy, nie? Fokus? A co z fokusem jest? Dobrze jest fokus, nie? Kamerka trybi, wszystko jest ok. Myślałem, że mnie nie widać w ogóle albo coś. Dobra, ja tu sobie już zajadę w ten sposób. Wiecie co, tak sobie myślę, czy byś sobie właśnie trochę cielaków nie dokupić, no bo... Albo wiecie co, zamiast cielaków to kupisz sobie krówek może. O! Krówek sobie dokupię, będzie lepiej chyba, nie? Niż cielaki. Okej, okay, już się tam woda leje, pompa odpalona chyba jest, nie? No i dobra. Dokupię sobie chyba trochę krówek, jednak wiecie? Mamy sporo kasy i nie za bardzo nie mam na co jej wydawać. Oczywiście, no mam na co wydawać, bo mogę sobie kupić pola zawsze, nie? I taki też jest plan. Ale to jest dużo pieniędzy naprawdę, więc myślę jakby trochę właśnie w krówki pójść, nie? Jeszcze bardziej. Bo i tak mam paliwo, mówię. Dokąd z tym paliwem? A, to za chwilkę, no. No więc chyba sobie właśnie dokupię krówki. A z paliwem to jest tak, że uważam, że przejście z kanistrów na Mausera będzie za szybkie, jakby na tej serii. Bo jak mówię, chcę trochę sobie progresować i ja naprawdę sztucznie... Ty durny psie. Sztucznie, ale ten progres na tej serii spowalniam. Bo wiem, że jak ja bym się do tego dorwał tak naprawdę fest, to zaraz miałbym od razu wyrąbanego spowka powietrza, nie? Dlatego teraz mam beczki. O, kolejne lampki. A dopiero potem będę miał Mauser, nie? Tak po prostu sobie progresuję z tym wszystkim. I myślę, że to jest akurat spoko pomysł, nie? Dobra, woda szybko przywieziona. Więc fajnie. Odcinka mamy jeszcze 11... Mamy dopiero 11 minut. Ty. Ja chyba sobie jednak pojadę te krówki sprzedać, nie? Albo wiecie co, możemy sprzedać, po prostu pojadę po nowe krówki, nie? Bo to coś dla was coś może być fajnego. Teraz tak, ja to w ogóle dobrze wjeżdżam. Mogę sobie cofnąć w sumie. No ale dobra, trudno. Nie, cofniemy sobie. Albo nie, dobrze jest, jest wszystko spoko. Władujemy sobie tą wodę. Trochę tam tego litrów tych wchodzi. Ja to zrobiłem tak jakoś tak raz na pół roku, może tę jedną beczkę wleję i jest już spokój, nie? Dobra, odpalam steka. I zajedziemy sobie pod ten, nie? O, dokładnie tak. Czekajcie, tutaj trochę problem. Nie wiem, czemu nie czuję żadnego oporu na kierownicy. Jak w farmingu zwykle to było normalne, tak teraz. Znaczy wcześniej było ten opór lekko czuć, nie? A teraz już w ogóle jest jakaś masakracja. Okej. Dobra, i się trzyma. Ja sobie gaszę. Kup po beczkach tysiączka i dopiero potem kup stację do tankowania. Tak, Harvester, to taki mam plan, nie? To jest bardzo spoko pomysł właśnie, nie? Okej. Więc tysiączka potem się kupi, a potem właśnie stację, nie? Na stacji sobie dalej miejsce tutaj, nie? W garaż sobie postawić, pod wiatrozanę w sensie. Będzie pasować, nie? Zobaczyć zawsze miziutko. Ty, w ogóle powiem szczerze, bardzo ładnie wygląda ta zima na kolonii. Ja się oświetlenie oczywiście też robi swoje, jeszcze mogę dodać shadery, ale to już tak bardzo ciemno jest, nie? Więc damy sobie trochę tak, żeby było jaśniej. No bo jednak, co by nie gadać, jest to taka trochę... Tędy pojedziemy sobie. Jest tutaj taka trochę to... zima też taka bardziej biała, nie? Piątka wrzucana, kierunek wybijany i lecimy. No tak jest polski rolniku, dokładnie tak. Pierwsze żniwa będą właśnie na moich kawałkach. W ogóle wydaje mi się, że w każdym, na każdym sezonie chcę robić wam coraz to nowe pola. I na przykład już starych tak nie pokazywać jak wcześniej. Albo na przykład robić tak, że na przykład daną pracę, każdą pracę wykonywać na jednym polu, nie? Czyli wiecie, pokazać wam na przykład siewy na 29, koszenie łąki 21, przetrząsanie na jakby tam innym, na innym polu, że po prostu chcę mieć tyle łąk. Ile jest prac, nie? Żeby też widzowie się was nie nudzili i zmieniać to co sezon, żeby każdy widział jakby inne pole, inne kąty, coś tam i oczywiście maszyny, nie? Więc naprawdę wtedy się będzie dużo działo. Na pewno. Dobra, ale to jest kurde dobry biznes. Ja dopiero o tym tak naprawdę teraz stąd wpadłem, nie? Żeby włożyć te krówki. Totalnie zapomniałem. Właśnie FC nie mam kredytu żadnego i powiem ci, że chyba trzeba trochę... Naprawdę ja gram tak. Gram w taki sposób, że wiecie, mleko sprzedaję codziennie, więc to jest nieoptymalne, bo mało kasy się zarabia, nie? W sensie w stosunku całorocznie jakby, nie? Lepiej wymieść raz, a dobrze w tym farmingu.
Mimo to, spłacam kredyt cały czas, jeżdżę tu i tam, wszystko ogarniam, mam dużo kasy na koncie, krówki mi się cielą, mleka coraz więcej i kupuję pola i tak naprawdę totalnie idę szybko z tym wszystkim, nie? Nie, baranów nie mam żadnych, nie? Ani gęsi, czy kóz. Dobra, to co? To te cielaki chcę kupić sobie, nie? Dwa cielaki kupujemy. Jałówki gdzieś sprawdziliśmy, więc tego nie będę się za bardzo podejmował. Dziękuję serdecznie Bartu za followka. Bardzo miło mi. 4200. Dzięki. Znaczy nie 4200 followków, tylko 4200 małego silniku, nie? Dobra, a my jedymy. Tak, jest to sam kolejny od huba, wszystko jest już, powinno być ok, mam nadzieję. No, więc mówię, na pewno będę chciał iść w rozbudowę. Prawdopodobnie ten silos nas trochę wyniesie, bo też kopalnie ziemi będzie dosyć proste, bo to będzie za darmo, jakby po ten silos. Pole trzeba sobie sportem ogarnąć, żeby należało do nas, więc jakieś tam, powiedzmy, wiecie, urzędowe sprawy pozałatwiać trzeba. Sam silos oczywiście będzie na razie trochę taki prosty, no bo to będzie po prostu jamo wykopane z oponami i nic więcej. Ale na pewno może ten silos wam siąść, ze względu na to, że będzie taki po prostu stary. W kolejnym sezonie oczywiście będzie zmienione i już będzie jakiś tam murowany, może jakiś garaż na postawieniu albo coś, bo też o tym myślę. I kurczę, najgorsze to, że ta obora jest zintegrowana z garażem, nie? I nie bardzo mogę sobie ani powiększyć, ani zburzyć, ani zrobić nowej. Po prostu wszystko jest tak naprawdę razem. I rozbudowa gospy polegałaby tylko na tym, jak mieliśmy na przykład farmingu 7 na 19. Pamiętacie, że nie szedłem bardziej w tył gospy, a w bok, nie? Już na inne pole. I to tak bardziej nie chciałem robić, nie? Tylko chciałem zrobić raczej coś innego. No zobaczymy, nie? Może, nie wiem, jakąś oborę zbudujemy gdzieś indziej, nie? Na jakimś innym kawałku, kiedy nie przyjeżdżać tak po prostu. To jest tak przecież może być, nie? Że jest, macie normalnie, mieszkacie sobie tutaj, a oborę macie tam dalej, nie? To jest tak może być. Czy w Raluś się z tym spotkaliście kiedykolwiek? Na przykład? Bliska. Dawid Trollnik, dzięki za followka, że w ogóle pozdro. Dobra. Z czwórki zaraz ruszamy, nie ma co się pierdzielić, nie? Piątka i ogień. Ja tak? No właśnie o to chodzi, że to może być spoko, nie? Ale tak, przypuśćmy, wydajesz obor i ktoś bierze na mapę, to co robisz? Ale co ma brać na mapę, nie rozumiem. Oborę? Już ta obora jest normalnie playable do dodania. Daj sobie linka do mapy, znaczy w linka, daj sobie require moc tej obory i tyle. I nie musisz się bawić żadne, wiesz, rzeczy. Okej. To zaraz sobie cofnę. To się taki, w ogóle, że te nie mają animacji, nie? Tylko takie straszne zwierzaki to są, nie? Chyba trzeba otworzyć to najpierw, nie? Żeby, tak, trzeba otworzyć, żeby wypuścić je do środka. Trochę dalej? Bo trochę dalej, o, dokładnie. No i dwie do hodowli. Spoczko, mamy 32 sztuki. 32 sztuki? Tak. Z czego 4 cielaki. Więc fajnie. No i słuchajcie, ja myślę, że w ten sposób sobie zakończymy. Ja wiem, że to jest taka trochę nudna robota, ale chcę wam po prostu pokazywać to, co tu się dzieje. Jak wygląda taka codzienna praca na tej farmie, czyli wiecie, przywóz wody gdzieś tam, jakiś sprzedaż cielaków. To dosyć ciekawe jest, nie? Znaczy kupon cielaków, sprzedaż jajówek, to dosyć spoko. Za chwilę będziemy mieli sprzedaż jajek już, więc nieźle. Kurczaki mi trochę porosły, widzicie, już te malutkie, także nieźle. Chcę też postawić ogólnie drugi kurnik i pokazać wam trochę absurd tego farminga, że jak macie same koguty, to też macie palety jajek, nie? Znaczy niedługo to pokażę, nie? Realny obornik, okej. No realny obornik jest, nie? A nie jest obornik realny? Bardzo realny. To w ogóle... Nie wiem, zimna jest ta pryzma. Tak nie dotyka do końca, nie? Taką kiepsko trochę. Ty, a jakby zrobić tutaj drogę? Zobacz. Ty, tu byłaby kozak droga w tym miejscu. A nie, bo to jest chodnik. No ale, ty, idealnie na przejazd jest, nie? Dobra, pomyślę na to drogo, pomyślę. Dobra, wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się odcinek spodobał i że te cielaki... coś nowego jednak dla was jest, nie? Gdzieś ta sprzedaż na pewno jakoś tam fajnie wygląda. Zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam na Twitcha. Trzymajcie się do kolejnych, no i cześć, pozdrawiam, pa, pa.